Most wygląda dokładnie tak samo jak w latach 30. Tylko, że jest czystszy, prawie jak nowy, jakby został odnowiony. Ta wersja hymnu Wagen aż kłuje w uszy. To pewne. Tej pamiątki nie wykonano w Wagen. Książka o historii Wagen w okresie wojny. Może przyda się później. Wygląda na to, że mieszkańcy mostu są wściekli na Radę Miasta. Więc to tu dorastała Dana. Ciekawe, czy rozpoznałaby dziś swoje miasteczko. Pewnie tak. O ile jeszcze żyje. Plac muzyczny zamienił się w pułapkę na turystów, a z kolei na moście czas jakby stanął w miejscu. To trochę upiorne. Jakby dzielnica została zatrzymana w czasie. Ku pamięci wszystkich osób, które straciły życie tej potwornej nocy. Protesty mieszkańców i wielka burza na horyzoncie. Nie chciałabym być teraz na miejscu burmistrza, ale... lepiej skupię się na sprawie Dany. Te pamiątki wyglądają na bardziej wyszukane niż inne. Jest numer 20. Stary dom Dany.
Guten Tag, Fräulein. Jest tu pani na wakacjach? Tylko przejazdem. No, to witam w moim sklepiku. Frau Hegel do usług. Muszę przyznać, że to naprawdę piękny sklep. Dziękuję, Fräulein. Wszystkie pamiątki wykonano ręcznie. To kunsztowna robota. Miejscowych rzemieślników. Szuka pani czegoś konkretnego? No, właściwie to szukam kogoś, a nie czegoś. Kogoś, kto mieszkał w tym domu i pomyślałam, że pani coś wie. Zanim kupiłam sklep na jesieni, miał kilku właścicieli, więc nie za bardzo. Nazywała się Dana Rose. Mieszkała tu jeszcze przed wojną. Liczyłam, że może znajdę tu jakiś ślad po niej, żebym mogła ją odszukać. Aha, no, słyszałam o Rose'ach, ale nie wiem, czy w budynku cokolwiek po nich zostało. Pani tu nie mieszka? Nie. Mieszkam z mężem na przedmieściach. Wie pani, most został splądrowany przed wojną, w czasie pogromu Wageran. O, to okropne czasy. A tuż po wojnie dzielnicę zbombardowano w czasie wyzwolenia. Wiele budynków uległo zniszczeniu, włączając ten. Po wojnie połatano je na szybko, ale raczej są w kiepskim stanie. Jeśli chodzi o pogrom tutejszej społeczności Wageran, wie pani coś? Wiem tyle, co każdy, kto choć trochę zna Wagen, jak sądzę. To było w 38, jeśli dobrze pamiętam. Kilka miesięcy po tym, jak brązowy cień zajął Austrię i Ostertal. Co się stało? Cóż, brązowy cień wszczynał zamieszki przeciw Wageranom pod byle pretekstem. Doprowadziło to do pogromów w anektowanych krajach, także w tym domu. Czy Rose'owie byli wtedy w domu? Tak jak powiedziałam, nie wiem, ale oby nie. Z tego co widzę, budynek nie został doszczętnie zniszczony. Pani sklep jest piękny, reszta dzielnicy również. Dziękuję. To dlatego, że po wstępnym odświeżeniu Rada Miasta sfinansowała większe prace remontowe na fasadach. Ale prawdę mówiąc, remont wnętrz kazano nam opłacić z własnej kieszeni. Wydaliśmy z mężem całe nasze oszczędności, żeby wnętrze sklepu odzwierciedlało standard, jakiego wymagamy od dostawców. To nie fair. Tak. A jeśli Rada będzie w dalszym ciągu odmawiać nam pomocy finansowej, na moście nie będzie już żadnych mieszkańców, ani tym bardziej niezależnych dobrych sklepów jak ten. Nie zostanie tu nic, poza nijakimi sieciówkami. Jak tam dalej, na moście czy na placu muzycznym? To przez ten pogrom, bombardowanie i niekończący się remont domu. Raczej nie mam szans na znalezienie śladu Rose'ów. To nie do końca tak. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy funduszy na remont całego domu. Więc piętra służą nam za magazyn. Tak? Tak jak teraz o tym myślę, to trafiliśmy na stare fotografie z czasów przedwojennych. Leżały tu i ówdzie. Poprzedni właściciele nie chcieli ich wyrzucać, więc po prostu je tak zostawili. Mogłabym pójść na górę i się tam rozejrzeć? Chyba, że sama przyniosłaby pani te zdjęcia. No, nie mogę teraz zostawić sklepu bez nadzoru. Przecież nawet pani nie znam. No tak, w takim razie mogłabym może rozejrzeć się na górze? Proszę nie brać tego do siebie, ale nie znam pani na tyle dobrze. Przykro mi. A teraz przepraszam, Fräulein, mam klienta. Jeśli dobrze rozumiem, nie udało ci się przekonać sprzedawczyni Kate Walker. Jak teraz dostaniesz się na wyższe piętra? Nie wiem, Oskarze. Będę musiała coś wymyślić. Mam nadzieję, że mogę ci zaufać, Kate Walker.
wykonano w Wagen. Drzwi są tuż pod nosem Frau Higel. Będę musiała ją odciągnąć, jeśli mamy się tamtędy przekraść na wyższe piętra. Tyle rzeczy. Wolałabym, żeby wciąż było tu pełno obrazów. Przepraszam, muszę obsłużyć tego pana. Gdybym ściągnęła Frau Higel w tę stronę, mogłabym przejść przez drzwi dla obsługi, niepostrzeżenie wejść na schody. Jak to zrobić? Co to za okropny harmider? Przepraszam pana. A, tu cię mam. Okropność. Zdecydowanie nie pasuje do mojego sklepu. Nie sprzedajemy takich tanich zabawek. Świetnie. Frau Higel chyba nic nie zauważyła. Spróbuj teraz znaleźć pokój Dany Rose, Kate Walker. Może trafisz tam na jakieś wskazówki. Dobra myśl. Oby tylko Frau Higel tu nie przyszła. Na tym zdjęciu budynek jest częściowo zniszczony. Pewnie zrobiono je po bombardowaniu przed wyzwoleniem Wagen. Frau Higel pewnie tu sobie odpoczywa. Na pamiątkę nierozerwalnej więzi łączącej Rose'ów i Zimmerów. Podpisane przez Adama Z. Ale ciemno. Nic dziwnego, wszystkie okna zabito deskami. Więcej towarów do sklepu. Zamurowane.
Pewnie w czasie tego remontu po wojnie, o którym mówiła Frau Higel. Nic ciekawego. Podwójne łóżko, dużo miejsca. To pewnie sypialnia rodziców Dany. Gdzie jest pokój Dany? Liczba pomieszczeń się nie zgadza. Tego potrzebuję. Portret rodzinny. To pewnie Dana i jej rodzice. Zamurowane. Pewnie w czasie tego remontu po wojnie, o którym mówiła Frau Higel. Sypialnia w tle zdjęcia pewnie mieściła się na strychu. Sądząc po oświetleniu i zegarze za Daną, okna jej pokoju wychodziły na północ. Tak, Oskar. Chyba wiem, gdzie jest pokój Dany. Oświeć mnie, Kate Walker. Więc na jednym ze zdjęć widać pokój, ale nie na drugim piętrze. A wiemy, że schody zamurowane w czasie remontu prowadziłyby na inne piętro. To pewnie właśnie tam znajdziemy sypialnię Dany. To całkiem możliwe, tak. No jasne. A może nawet pokój będzie w takim stanie, w jakim zostawiła go Dana. I znajdziemy tam informacje, które nas nakierują. Muszę tylko znaleźć sposób, żeby się tam dostać. Skoro nie udało ci się nawiązać przyjaźń z Frau Higel, kolejnym krokiem będzie rozejrzenie się na zewnątrz budynku. Masz rację, Oskarze. Chodźmy więc. Oskarze, potrzebuję twojej porady.
Zdaje się, że schody ewakuacyjne łączą wszystkie piętra. Zgadza się, Kate Walker. Może uda ci się z nich skorzystać. Spróbuję czegoś innego. To co myślisz, Oskarze? Myślę, że wolałbym mieć ciało z dłuższymi nogami. Miałam na myśli to okno na górze. To pewnie pokój Dany. O, racja. Istnieje duża szansa, że się nie mylisz, Kate Walker. Schody prowadzą na każde piętro, także do Dany. Przypuszczam, że zapewne masz rację, Kate Walker. Nie wejdziemy na schody przez okna na pierwszym piętrze. Nie damy rady wejść na schody przez okna na drugim piętrze. Tak, Kate Walker. Wszystkie okna niestety są zabarykadowane. Drabina jest wciągnięta. Nie dam rady jej opuścić. Jest tam jakiś mechanizm do opuszczania drabiny. Rynna prowadzi na Gzyms, a Gzyms na schody. Według moich obliczeń, Rynna nie utrzyma twojego ciężaru. No i nawet gdybyś schudła, Gzyms jest dla ciebie zbyt wąski. Hej, próbujesz mi coś zasugerować? Tak, jesteś za ciężka i szeroka, Kate Walker. Na ten Gzyms. No dzięki, Oskar. To już pewne. Nie będzie łatwo dostać się do pokoju Dany tymi schodami. Inaczej się nie da. Okna na pierwszym i drugim piętrze są zablokowane, a wejście na strych jest zamurowane. Schody ewakuacyjne to jedyna możliwość, Kate Walker. Ale nie możesz wspiąć się po Rynnie ze względu na swoją wagę. Już to mówiłeś, dzięki. Nie ma za co, Kate Walker. No, to na górę dostaniesz się tylko po schodach ewakuacyjnych. Trzeba więc opuścić drabinę z pierwszego piętra. W takim razie pozostaje tylko jedno. Ponieważ jesteś taki mały i lekki, to ty wdrapiesz się po Rynnie i przejdziesz po tym Gzymsie. Później aktywujesz mechanizm opuszczający drabinę, żeby ktoś cięższy mógł wejść po schodach. Nie stworzono mnie do wspinaczki, Kate Walker. Jestem automatem precyzyjnym. Daj spokój, Oskar. Tyle razy uratowałeś sytuację w Baranor. To już twoja druga natura. Miałbym się zniżyć do przemieszczania jak jakiś... jak szczur? Jesteś dobrym i lojalnym przyjacielem, prawda? Kate Walker, ratuj! Zdaje się, że utknąłem! Spokojnie, Oskarze, już idę! Wdrapuje się jak zwykła wiewiórka. Co za wstyd!
wszystko w porządku? Tak, Kate Walker. Muszę tylko... Trzymaj się, Oskarze! Oj, trzymam się mocno. Wierz mi, naprawdę. Musisz teraz skoczyć, Oskarze. Szybko! Brawo, Oskarze. Dobrze, że jesteś cały. Powiedzmy, że można to tak ująć, Kate Walker. Cieszę się, że zachowałeś pozytywne podejście. Do niczego. Muszę znaleźć inną drogę. No i znowu wspinaczka w górę. Uważaj, Oskarze! Dobrze. O, ojej. No, panienko. Zatem, proszę pani, przepraszam. Więc, pani Ptasiek, mogłaby się pani przesunąć? Będę potrzebował pomocy. Kate Walker, wiesz, potrzebuję pomocy. Jak mam przegonić tego gołębia? Nie mogę tym rzucić w gołębia, ale może wykorzystam to inaczej. Kate Walker! Wybacz, Oskarze. Ha! Chyba się udało. O, może to ciało jednak się sprawdzi. Zamknięte, no jasne. Kate Walker, gdybym miał być kulą armatnią, byłbym wyposażony w ląd. To niestosowne. Tylko schowaj głowę. Raz. Gdyby Hans Vorarlberg mnie teraz widział, to... Dwa, trzy! To niegodne! Ojej! Ojej! Doprawdy. Czy tak się traktuje inteligentny automat? No nie. Gdyby pan Vorarlberg mnie teraz widział... Powiedziałby, znów uratowałeś sytuację i przeszedłeś samego siebie, Oskarze. Dobra. Spróbujmy się dowiedzieć, co się stało z Daną, kiedy opuściła schronisko. Nie ma wątpliwości. To był właśnie pokój Dany. Nie mogę teraz wyjść. Brakuje fragmentu. Akademii Muzycznej. Symbole muzyczne, ale raczej nie mają związku z dyplomem. Pokój został splądrowany, pewnie przez brązowy cień w czasie pogromu. Boże, mam nadzieję, że Dany tu nie było.
Zablokowało się. Pod łóżkiem coś jest. Nie dosięgnę. Może je przesunę? Tak lepiej. Elementy na kółkach mają różną grubość. Ciekawe dlaczego. Elementy na kółkach mają różną grubość. Ciekawe dlaczego. Utknęło. Napisano to niedługo po jej pobycie w schronisku. List od Leona, więc odpisał Danie po tym, jak ekspedycja opuściła Kantar, stolicę Baltajaru. Płaskowyż Baltajaru, koniec października, 37 rok. Mój drogi Przybyśniegu. Żałuję, że nie mogę częściej do ciebie pisać, ani otrzymywać od ciebie wieści. Jestem teraz w miejscu, w którym prawdopodobnie nie był jeszcze żaden współczesny człowiek. Z przykrością piszę, że nie będę mógł wrócić do Europy z resztą ocalałych.
czasie ekspedycji stało się coś złego. Ponoszę za to częściową winę. Mimo wszystko, chciałbym, żebyś znała moją wersję wydarzeń. Po długiej wędrówce rozbiliśmy obóz u progu wysokogórskiej doliny. Rosły tam azalie. Wszyscy świadkowie byli zgodni. To właśnie w tym miejscu najczęściej widywano Goruna, słynnego człowieka gór. Przez wiele tygodni bezskutecznie przeczesywaliśmy każdą dolinę i górę wokół obozu. Zbliżała się jesień, rzeki zaczęły zamarzać u brzegów, a perspektywa powrotu z niczym po tylu znojach stawała się coraz wyraźniejsza. Już nikt nie żartował jak na początku wyprawy. Ludzie stali się marudni i spięci. Zwłaszcza nasz szef, Reinhard Berger. Do roboty, Leon. Kolejny dzień szukania wiatru w polu. Lepiej zbiorę rzeczy, zanim wyruszę.